Cześć kochani, jest rano i mamunia, moja piękna, kochana, cześć. Piękna moja mamunia, robi moje włoski. Tak, robię ci fryzurę? Dwie warkocze. Dwa warkocze, tak. Dwa warkocze. Nie dwie, tylko dwa. Dwa. Ale będziesz ładnie wyglądać, ci jest. Proste plecki. I żeby nam się te dwie strony nie pokiełbasiły. Będzie ci wygodniej, wiesz, jak ci tak zrobię tą fryzurę. Ale machasz, ale kręcisz. Już dawno ci nie robiłam, wiesz, fryzury. No. I zrobiłam Liluni fryzurkę. Zobaczcie, jakie ma nawet w warkoczach już długie włosy. No i takie długie. No, ale warkocze to zawsze się skracają. Fajnie. Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Karolina G. Zapraszam Was na film dotyczący zakupów do szkoły. Dzisiaj jedziemy z dziewczynkami do różnych sklepów. Postaram się Wam nagrać, co tam ciekawego w sklepach jest. Nie mam pojęcia, ponieważ nie byłam w sklepach angielskich od chyba 5 tygodni, więc naprawdę uwierzcie mi, że nie mam pojęcia, co tam jest na półkach. Sama jestem podekscytowana. Na pewno zakupimy jakieś rzeczy do szkoły dla Matysi, dla Lili. Muszę Wam też powiedzieć, że jeśli chodzi o artykuły szkolne, przybory szkolne dla dziewczyn, to dziewczyny aż tyle ich nie potrzebują, co wy w Polsce, więc będą to takie specyficzne rzeczy, stricte potrzebne im. Lileczka jest już gotowa, Matysia jeszcze śpi, ja sobie jeszcze szybko zrobię paznokcie i ruszam. Bardzo dawno też nie prowadziłam auta, muszę Wam powiedzieć, nie jeździłam na angielskich drogach, więc jestem trochę podekscytowana. I tu mam swój uchwyt, przyczepię sobie w aucie, bo jak wiecie, mamy teraz dwa autka, mąż jeździ tym nowym, który kupiliśmy, a ja otrzymałam w spadku, jak to się mówi, stare auto, ale bardzo, bardzo się cieszę, dlatego muszę sobie tam, wiecie, zrobić po swojemu troszkę, muszę wymienić chodniczki, jakieś takie pierdołki. No i witam Was w nowym filmie. Moi drodzy, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę na zachętę, na początek filmu, bo jak Wam o tym nie przypominam, to nie pamiętacie. I potem widzę, że jednak tych łapek jest mało, mimo to, że oglądacie dużo film, że tak powiem, duża ilość osób film i widzę po komentarzach, że Wam się podoba, ale o tych łapeczkach widzę, że zapominacie, więc jeśli możecie, zostawcie nam kciuka i witam w nowym vlogu. No i dobra, moi drodzy, czas na śniadanie. Dostałam jeszcze info od kuriera, że ma dzisiaj być między 10 a 12 i zamiast wejść po te rzeczy szkolne wcześniej, to wyjdę później. W związku z tym, czy ja mam coś we włosach? A nie, coś jest na aparacie, przepraszam Was, taka chwila. W każdym bądź razie, przez to, że kurier przyjedzie w takich godzinach, w których ja bym była już z dziewczynami na zakupach, to muszę teraz zrobić albo odmrozić, albo taki jakiś szybki obiad, bo potem będzie tego czasu, jak wrócimy, mało, jak będę chciała Wam jeszcze nagrać jakiś materiał, więc szybko działam w kuchni, myślę nad takim szybkim obiadem, no i dopiero jak odbiorę paczkę od kuriera, to będę mogła jechać. Jesteśmy w aucie, przyniosłam sobie jakiś swój uchwyt, który kiedyś kupiłam, zanim sprzedałam swoje wcześniejsze autko i muszę zamontować, moi drodzy, ale nie wiem, czy teraz, czy jak będziemy wracać. No i ruszamy, dziewczyny, co? No. Po co ruszamy? Back to school. Także zapraszamy Was, jedziemy, mam strasznie brudny samochód, brudne szyby, niejeżdżony tyle czasu, ale trudno. Dziewczyny ruszają na shopping. O! Ja uwielbiam robić szyby. Dobra, ja się muszę w ogóle przestawić, ja tak dawno nie prowadziłam. Ciepło się w ogóle robi, co? No! Jedziemy. I jesteśmy. I idziemy do Peacock. Wpadłam w jakieś auto inne. Czyli idziemy nie do Bootsa, moi drodzy, tylko obok mamy Peacock. I jedziemy zobaczyć, czy tam są jakieś rzeczy szkolne. Na pewno są wyprzedaże, bo już widzę. I jesteśmy na butach szkolnych. Mati przymierza buty na WF, bo są tutaj całkiem fajne. Fajne. Niewygodne. No co te buty na WF niewygodne? Nie, no. I tu mamy trochę rzeczy z uniformów, ale bardzo mało w Peacock i nie ma rozmiarów Lili, prawda? Nie. Tylko skarpety wzięłyśmy. I pierwsze rzeczy, ale nie za duże zakupy w Peacock zrobiłyśmy. I idziemy dalej. Teraz idziemy do dziewczyny Ręża. A potem idziemy, moi drodzy, do Biema. Zobaczymy, co ciekawego, co w trawie piszczy.
Matysia chce iść jeszcze do Hobbycraft i musimy iść do Sport Direct. Tu były buty na WF, ale coś tam jej nie pasowało. Ewentualnie jak nie znajdziemy, to wrócimy po nie, ale jak znajdziemy, to no to po prostu jakieś inne. A Lila była fajna piosenka i zobaczcie, poczuła klimat. I moi drodzy, jesteśmy w Rynżu i powiem wam, że wyszłyśmy, są nowe wystawki, są już rzeczy na Halloween, ale co chcę wam powiedzieć, to to, że poczułam się po prostu trochę jak w domu. Tak się stęskiłam za tymi moimi ulubionymi sklepami i w ogóle tak się fajnie tutaj człowiek czuje, że po prostu rewelacja. Mati, plakaty? A to się wiąże z Back to School? Ej, to się wiąże z Back to School? Nie sądzę, idę na szkolne rzeczy, dogonisz mnie. O, tu już się zaczynają, Lila, zobacz. Jakieś rzeczy artystyczne, dziewczyny. O, tu są jakieś, zobaczcie, farby kolorowe różne, jakieś naklejki, moi drodzy, zobaczcie. Spróbuję jakoś pomału. Tu mamy papeterię, żeby można pisać listy. Widzicie, ile tego? Tu mamy takie kartki kolorowe dla artystów, że tak powiem. Tu mamy dalej różne kolorowanki, tak jak widzicie, takie odprężające. Tam różne papiery, jakieś bloki. Tutaj mamy różne markery, trochę farb. O, jakie fajne kredki. I z jednej strony kredki, a chyba z drugiej... A nie, to są kredki po prostu. A tu? Markery. O, a tam gdzie stoi Lila, jest cała taka, moi drodzy, szafa farb do malowania. Jeśli ktoś jest takim artystą, malarzem, to może tam poszukać rzeczy. I do tego taki. Takie coś potrzebujesz? Nie, nie potrzebuję. Jaka gumka, Matysiu? Ale to jest taka, że kneaded eraser albo medium kneaded putty rubber. To jest kneaded eraser. I ta gumka jest jakaś super do wycierania? To jest taki, że można to w inne różne shape zrobić, żebyś mógł bardzo małe rzeczy skrupulatnie wymazać. I ja tak. To bardzo potrzebuję do tego. A ile taka gumka kosztuje? Nie wiem właśnie. Funt 50. No to wrzucam. Ja wezmę sobie dwie. Dobra, wrzucam. Bo one szybko. No nie, chyba. Chcesz jedną na wypróbowanie. No tak, ale ja już wiem, że to jest dobre. Ale nie wiem, czy właśnie tej. Wiesz. Brand. No wiem. I wchodzimy w kolejną alejkę. Co tu, Lila, mamy? Co tam miałaś, kochanie? A, glitter jakiś, tak? Fajny glitter. Pokaż. Stempelek. No, to się zdejmuje. Super. Super stempelek, podoba mi się. A tutaj są chyba kleje takie na pistoletach, nie? O, widzisz? Glugan. Ja pójdę o tam, bo tam. Tam są fajniejsze dla dziewczyn rzeczy, ale tutaj macie, zobaczcie, na przykład o, do robienia jakiś pudełek. O, tutaj ułatwiające pracę. Jakieś linijki takie, widzicie, porządne, wielkie. Co my tu jeszcze mamy? O, to jest fajne. Taka maszynka Big Shot i mamy tutaj papier chyba nakręcony na to. I tu mamy spinacze. Muszę zapytać Mati, czy nie potrzebuje jakiegoś spinacza. A tutaj mamy naklejki. Raj naklejek. A tu jeszcze wam pokażę, mamy takie do art, ale drewniane ozdoby. Widzicie? I jakieś serduszka, kwiatuszki, ramki. Można tworzyć dzieła artystyczne albo jakieś piękne, na przykład ręcznie robione albumy. Jest Lilusiu, co wybierasz? To są takie rzeczy do tych. A, żebyś miała pióro. Super. Coś to znalazłam. Widziałam to kiedyś, taki manekin jakby drewniany. Tak, Ewa tu miała. A tu, moi drodzy, tak jak wam pokazywałam, mamy tą szafę z farbami. Ona się ciągnie i ciągnie. Macie wodne farby, akrylowe, przeróżne. A Lila wybiera stempelki. To znaczy, że już mam 10 punktów. Kolejna alejka. Zobaczcie, mamy tu literki. Też do tworzenia jakichś artystycznych rzeczy. I tu dalej mamy też jakieś ozdoby, naklejki. Jest tego po prostu mnóstwo. A tu co? Pędzelki i o, takie to różne zestawy. Bardzo fajne zestawy do kredek, flamastrów.
w różnych cenach. No, czasami są fajne w tych zestawach, a czasami średnie. To są fajne. Ja chcę kupić a tu zobacz, ile ozdób jeszcze. Ja muszę kupić białe farby. Białą farbę? No to poszukamy. Mama, słyszałam, że z tych można robić różne karty, z takiego robić rzeczy, tak jak... To jest wełna, włóczka i można tutaj sobie... Matysia mówi, że coś zacznie z tego niedługo robić. Fajnie, cieszę się. Zobaczcie, jakie piękne kolory, cała szafa do wyboru. I idziemy dalej. Tu już są jakieś zabawki trochę, tasiemki. O, często jak ozdabiałam tort, to kupowałam tutaj, moi drodzy, różne tasiemki. O, zobacz, Matysia, do szycia ręcznego, taka najprostsza jakby maszynka. Takie coś powinnam kupić. Ale ja bym nam takie coś... O, szydełka, do robienia na szydełku, fajnie. I tu ułatwienie, widzisz, takie do robienia na szydełkach. Zobacz, tam mamy segregatory, tam poniżej mamy duże zeszyty. A tu, moi drodzy, mamy jeszcze jakieś do organizacji. I tu niektóre kocha mama. I tu mamy, moi drodzy, jeszcze zeszyty, cały rząd zeszytów, a po drugiej stronie jeszcze jakieś do organizacji pudełeczek różnych, do organizacji właśnie biurka. Może Mati sobie coś dokupi, bo widzę, że są jej kolory. O, Mati, widziałeś, że tu są twoje kolory? No właśnie. Super. Jesteśmy właśnie na butelkach różnych szkolnych, widzicie, jakieś do picia, buteleczki, do kawki. I też z tej strony widziałam, że są fajne, takie ładniejsze butelki. Na przykład mi się podobają takie drewniane, one są po 6 funtów albo takie. A to już są rzeczy, moi drodzy, które kupiłyśmy, ale idziemy jeszcze dalej. Moi drodzy, przestawiamy się autem, bo po prostu biegamy. Jesteśmy już nawet trochę zmęczone, było nam tak i w ogóle jest tak gorąco. Nie zapowiadali, że będzie tak gorąco. Nie wiem czemu, ale od paru dni jest niby ta sama temperatura, 20-21 stopni, a jednego dnia, słuchajcie, jest tak zimno, a drugiego jest tak gorąco, że ja bym się teraz rozebrała, ale nie chcę chodzić, wiecie, w takim topie, który ledwo co mi zakrywa. A, więc muszę się wymęczyć, po prostu nie chcę, wiecie, z wielkim brzuchem latać, może tak. No, idziemy do, podjedziemy tak między BM-em a Sport Direct, dlatego, że będziemy miały łatwiej później z taką torbą. Jak tam zakupy udane na razie? Na razie bardzo udane. Bardzo udane. A ty, Lila, kupiłaś sobie jakieś fajne rzeczy do szkoły i w ogóle? Jakieś takie do nauki artystyczne? Fajnie. Mi się podoba to, że dziewczyny sobie wybrały już takie rzeczy, wiecie, żeby mogły korzystać sobie też w domu i pracować tak jakby, nie wiem, robić jakieś malunki, rysunki i tak dalej. Już za piękna pogoda. Musiałam się cofnąć do auta, bo zapomniałam aparatu, ale już jestem. Idziemy do Sport Direct. Może znajdziemy, chodź Matysia, to do pasów idziemy dziewczynki, może znajdziemy te buty sportowe. Dobra, dziewczyny chcą zajść do Hobbycraft, więc... A, jakbyś tutaj nie była w tym Hobbycraft. No, nie byłyśmy w tym, więc zajdziemy na chwilę. Tam są super rzeczy, moi drodzy, takie właśnie dla osób z zainteresowaniami typu malarstwo, jakaś sztuka i tak dalej. Zobacz, kraina drobnych kuleczek. Do robienia bransoletek, nie? Te są fajne. To są mnóstwo takie... jest ich. Te złote, jakie ładne. Te też. Nożyce? To są takie też, że możesz takie trudne wajerze. Fajne? Bardzo fajne i można zobaczyć na zielono albo na kolor, który pasuje ci do pokoju, Mati. I mogłabyś sobie powiesić takie, które ci pasują do pokoju. Czyli tak jakby wyszywasz sobie trochę. To jest moje całe dzieciństwo. I wyszywacie sobie wzór. Super. I też jest tego bardzo dużo, widzę, do wyboru. I zobaczcie, moi drodzy, tu mamy jakieś takie piknikowe torby, a tutaj znowu te wszystkie włóczki i kolory. Tutaj masz, Mati, większy wybór, a tu mamy cały rząd materiałów. A tu, moi drodzy, mamy różne, widzicie, płótna. Tu mamy worek na przykład do szkoły, tam mamy plecak i można sobie coś swojego wyszyć, na przykład do pokoju albo do szkoły. O, i idziemy na górę do Sport Direct. Ostatni sklep, do którego idziemy. Już jesteśmy po zakupach w Sport Direct. Idziemy do BM-a. Tak. I jesteśmy w BM-ie. Co patrzysz? Manga. O.
A tu mamy zeszyty przeróżne, a tam mamy różne kredki, flamastry. W BM-ie nie ma tego aż tak dużo, ale zawsze, moi drodzy, coś tam da się znaleźć. A dziewczyny, jak zwykle, najbardziej niezbędne rzeczy do szkoły, typu nie do szkoły. A tu były segregatory i takie, widzicie, neonowe zeszyty bardziej. Segregatory takie bardziej kolorowe. I różne zeszyty. Najczęściej w Anglii są zeszyty w linie i bardzo ciężko znaleźć jest w kratkę. No i tu były piórniki przeróżne. O, zobaczcie. A tam były różne długopisy. Tu jeszcze miałyśmy różne lunchboxy, zobaczcie, na przykład takie kolorowe. Tutaj na przykład z Harrym Potterem od razu, z butelką. Tutaj były jakieś takie z brokatem, a tutaj imienne, widzicie, takie z imienne w sensie, że pierwsza litera imienia albo nazwiska. A tam było jeszcze kilka plecaków. A my kończymy zakupy i wracamy do domku. Jesteśmy, moi drodzy, już w domu. Ledwo co weszłyśmy, robię sobie kawę i robię sobie pyszną kawkę, tym razem parzoną. I stwierdziłam, że ten vlog z typowego chodzenia po sklepach zakończę i w kolejnym filmie dziewczyny nagrają, co mają już do szkoły. Będzie to taka wyprawka angielska, więc spodziewajcie się, że tam są trochę inne rzeczy niż do szkoły polskiej, ale też myślę, że całkiem fajne. Także dzięki za oglądanie, zostawcie po sobie jakiś ślad. Przesyłam Wam buziaki i do usłyszenia w kolejnym filmie.